przepiękny teren południowego Roztocza. Mimo że nie ma na nim infrastruktury zorganizowanej póki co specjalnie pod turystów, ten teren jest w ogromnym zainteresowaniu wszelakich turystów i podróżnych, którzy lubią tutaj przyjeżdżać. Pozostałości po cerkwiach, cerkwie, stare cmentarze, również grecko-katolickie, różne kapliczki i inne ciekawe obiekty. To właśnie Roztocze Południowe, zwane często przez niektórych mini Bieszczadami. No i właśnie przez ten teren wiedzie 101, czyli linia kolejowa Munina Hrebenne. Powstała w 1884 roku linia kolejowa 101 stanowiła odgałęzienie wybudowanej w drugiej połowie XIX wieku cesarsko-królewskiej uprzywilejowanej galicyjskiej kolei arcyksięcia Karola Ludwika z Krakowa do Lwowa, obecnie w granicach Polski, funkcjonującej jako linia kolejowa nr 91 Kraków-Medyka. Mimo że linia kolejowa 101 powstała w czasach niewoli pod zaborem austriackim, budowę jej rozpoczęło polskie konsorcjum grupujące wybitne postaci ze świata kultury, polityki i gospodarki, które były związane z Lwowem i Kresami. Starania podjęto już w 1881 roku, kiedy hrabia Adam Gołuchowski, hrabia Włodzimierz Dzieduszycki, ksiądz Adam Sapieha i Stanisław Polanowski złożyli wniosek na przyznanie koncesji na budowę tej linii. Jednym z głównych ich celów była aktywizacja gospodarcza tych terenów, wówczas zapóźnionych rozwojowo. Przychylny tej inicjatywie okazał się również cesarz austriacki Franciszek Józef, który lubił kolej, co potwierdziło wiele zrealizowanych przez niego inicjatyw budowy nowych linii. Trzeba dodać, że to właśnie tereny jarosławskie i lubaczowskie pod koniec XIX wieku leżały na wschodnich rubieżach Galicji, należących wówczas do cesarstwa Królestwa Austro-Węgier. Zatem dla cesarza ważne były takie kwestie jak rozwój gospodarczy i objęcie komunikacją poszczególnych regionów, choć de facto głównym założeniem przy powstawaniu linii kolejowej 101 był czynnik militarny. Jak się później okazało, z racji położenia tego terenu istotny także dla późniejszych okupantów. Zatem zarząd austriackich kolei Karola Ludwika doszedł do wniosku, że w jego interesie będzie włączenie planowanej linii Jarosław-Sokal do swojej sieci. W wyniku spotkań z koncesjonariuszami Austriacy odkupili od nich uprawnienia koncesyjne. Zatem de facto twórcami linii kolejowej 101 są wspomniani politycy polscy. Linia kolejowa 101 na węźle kolejowym Rawa Ruska krzyżowała się także z wspomnianą już linią Lwów-Bełżec, wybudowaną w drugiej kolejności. Zatem omawiana linia 101 jest pozostałością po dawnej kolei jarosławsko-sokalskiej i lwowsko-bełżeckiej. Jednak po nadaniu jej numeracji 101 żadna z tych miejscowości nie była krańcową stacją linii. Jej początek to odgałęzienie od linii Kraków-Lwów w kierunku północnym na stacji Munina, która była pierwszym za Jarosławiem posterunkiem kolejowym w stronę Lwowa. Pierwotnie jednak stacją początkową tej linii był Jarosław. Linia kolejowa biegła przez Oleszyce, Lubaczów, Choryniec-Zdrój i Rawę Ruską do Sokala, a następnie do Włodzimierza. Jednakże podczas budowy linii Włodzimierz leżał po stronie rosyjskiej, więc połączenie zostało dokończone dopiero w czasie I wojny światowej. Linia kolejowa 101 była budowana głównie rękami Polaków.
Jej budowniczymi byli inżynierowie polscy, robotnicy z Mazowsza, a także okoliczna ludność z ziemi lubaczowskiej, jarosławskiej i sokalskiej. Budową linii kolejowej 101 zarządzało 24 inżynierów pracujących w czterech sekcjach ulokowanych w Jarosławiu, Lubaczowie, Rawie Ruskiej i Sokalu. Linię kolejową budowano około 2 lat, co było sprawnym przedsięwzięciem jak na owe czasy. Na budowę linii z Jarosławia do Sokala składało się 27 mostów, około 70 przepustów, 48 tysięcy szyn i 171 tysięcy podkładów kolejowych. Materiały budowlane do linii 101 przewożone były na chłopskich furmankach z Lwowa i Jarosławia. Zatem była to gigantyczna jak na owe czasy praca, w którą zaangażowanych było wielu murarzy i robotników znoszących nasypy ziemne, układających podkłady i szyny, a także łączących metalowe konstrukcje mostów. Powstanie linii kolejowej faktycznie przyczyniło się do ożywienia terenu. Wiele osób znalazło nieźle płatną pracę, nie tylko na kolei. W miejscowościach wzdłuż linii kolejowej powstały rozmaite składy, tartaki i inne miejsca zatrudnienia. Dzięki kolei ożywił się handel. Z jednej strony istotny stał się ruch towarowy, a z drugiej pasażerski. Mimo że na kolei obowiązywał urzędowy język niemiecki, kolejarzami byli Polacy i praktycznie w wagonach i na stacjach można było słyszeć głównie język polski. Po ukończeniu budowy linii kolejowej w lipcu 1884 roku oglądał ją minister rządu wiedeńskiego Florian Ziemiałkowski. Po tej wizycie nastąpił jej odbiór techniczny, a następnie zainaugurowano regularny ruch 2 pociągów mieszanych o numerach 701 i 702. Przewóz pasażerów odbywał się w drugiej i trzeciej klasie. Podróż na tej linii miała wówczas dozwoloną prędkość 20 km na godzinę i z Jarosławia do Sokala trwała ponad 9 godzin. Szybsze prędkości stały się realne dopiero w 1910 roku, kiedy pociąg pokonywał linię w prawie 5,5 godziny. Kiedy nadeszła I wojna światowa, kolej używana była głównie do celów militarnych i budowlanych, choć była też wykorzystywana do transportu płodów rolnych w ramach obowiązkowych kontyngentów. Podczas I wojny światowej rosyjska polityka obronna sprawiła, że Sokal nie miał połączenia z Włodzimierzem. Po zajęciu przez armię carską terenów należących do Galicji i odcięciu jej od swego kraju, Rosjanie zostali zmuszeni do wybudowania 50-kilometrowego odcinka Sokal-Włodzimierz, co uczynili zimą 1914-15 roku w ciągu 90 dni. Do dalszego rozwoju sieci kolejowej na tym terenie, z czym wiąże się wybudowanie szlaku Bełżec-Rejowic o długości 122 km, przyczyniła się ofensywa austriacko-pruska latem 1915 roku. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku przez całe dwudziestolecie międzywojenne linia łączyła Lwów z Krakowem i centrum Polski. Była zatem niezwykle ważną arterią komunikacyjną. W czasie II wojny światowej linia znów była wykorzystywana militarnie. Służyła także hitlerowcom do przewozu żołnierzy oraz wywozu Żydów do Bełżca i deportacji Polaków na Sybir. Po zakończeniu II wojny światowej uległy zmianie granice polskie i przebieg linii został skrócony do 70 km, co stanowiło około 50%. Miasta Rawa Ruska i Sokal zostały włączone do terytorium Związku Radzieckiego i od połowy sierpnia 1945 roku kolej jarosławsko-sokalska przestała funkcjonować jako spójna całość. To automatycznie wymusiło budowę nowego odcinka Werchrata-Hrebenne, który stanowił fragment tej prastarej linii i został uruchomiony w 1955 roku. Zatem linia kolejowa 101 w takiej formie, jak istnieje do chwili obecnej, to efekt zmian, korekt i przebudowy. Po zakończeniu II wojny światowej linia ta w dużej mierze została podporządkowana interesom radzieckim, tak jak większość kwestii związanych z gospodarką Polski. W czasach zimnej wojny część linii stanowiła ukrytą bazę przeładunkową transportów wojskowych i przez 40 lat pozostawała w gotowości dla ewentualnych działań wojennych. Linia kolejowa numer 101 ma prawie 83 km długości. Rozpoczyna się ona w Muninie, a kończy tuż pod granicą w miejscowości Hrebenne.
Na linii znajduje się 15 miejscowości, 6 stacji i 9 przystanków. Niektóre z nich pełniły kiedyś rolę stacji, ale później zdegradowano je do przystanków kolejowych. Munina jako pierwsza, mimo że jest niewielką miejscowością, z racji położenia była od lat ważną stacją węzłową. Takiego znaczenia nadawał jej leżący w pobliżu Jarosław, który już pod koniec XIX wieku odznaczał się intensywnym rozwojem przemysłowym. Ponieważ również w następnych latach rozwijały się w nim różne zakłady, miało to swe przełożenie na funkcjonowanie kolei. Jarosław jest takim miastem, które bardzo intensywnie rozwijało się już pod koniec XIX wieku, kiedy już miał miejsce gwałtowny rozwój przemysłowy. Niemniej jednak zwłaszcza taki jego rozwój przemysłowy przypadł na okres po zakończeniu II wojny światowej, po 1945 roku. Wówczas tutaj powstała ta infrastruktura cała, została rozbudowana infrastruktura przemysłowa. No i też potrzebny był tutaj automatycznie, wiadomo, węzeł kolejowy, żeby było połączenie składów towarowych do poszczególnych zakładów. Rozwijały się tutaj różne zakłady, oczywiście najważniejsze to jest Huta Szkła w Jarosławiu, prawda? Były zakłady też mięsne, zakłady dziewiarskie, prawda? Jarlan bodajże, także zakłady cukiernicze. Do wszystkich tych zakładów wymagane było połączenie i stworzenie kompleksowego węzła położonego właśnie, tak jak mówię, na pograniczu Jarosławia i Muniny. Stacja i rozbudowana bocznica kolejowa w Muninie obsługuje do dziś jarosławską Hutę Szkła, w czym jedną z głównych ról odgrywa Zakład Inżynierii Kolejowej w Sandomierzu. Rozbudowana bocznica w Muninie przez wiele lat obsługiwała wspomnianą hutę, zakłady zbożowe, bocznicę magazynową, a także jarosławską ciepłownię, na której znajdowała się duża suwnica bramowa wykorzystywana do rozładunku surowców potrzebnych do wytwarzania energii cieplnej, węgla, mazutu, biomasy i innych materiałów. Budynek ciepłowni, jak zresztą widać, w kiepskim stanie, został rozebrany w 2020 roku. Stacja węzłowa Munina posiada tory zdawczo-odbiorcze, olbrzymi plac ładunkowy i rampę, niegdyś intensywnie wykorzystywane, podstację elektryczną oraz starą wieżę ciśnień i budynek stacyjny jeszcze z końca XIX wieku. Stacja w Muninie z racji swego położenia odgrywała przez wiele lat równie istotną rolę w obsłudze linii kolejowej 101. Jako ciekawostkę należy jeszcze dodać, że po II wojnie światowej na odcinku linii kolejowej z Muniny do Rawy Ruskiej działał specjalny pociąg pancerny zorganizowany w ramach Służby Ochrony Kolei. Jego zadaniem była ochrona najbardziej newralgicznych miejsc linii kolejowej z uwagi na częste kradzieże, sabotaże oraz dewastację urządzeń i obiektów kolejowych. Takie działania Służby Ochrony Kolei ze względu na teren przygraniczny były organizowane wspólnie z wojskiem. Na stacji w Muninie niektóre tory bocznicowe zostały rozebrane. Nie ma już toru otaczającego stację. Wyburzono też niewielki budynek magazynu, który znajdował się koło wieży ciśnień. Po przejechaniu ponad 5 km odcinka z Muniny linią kolejową 101 dojeżdżamy do przystanku Surochów. Dawniej była to stacja kolejowa. Budynek stacyjny jednak do dziś zachował swój urok, podobnie jak większość na tej linii. Już tutaj, na początkowym etapie linii kolejowej 101, można poczuć charakterystyczny klimat kolei roztoczańskiej. Widać to po starych latarniach, torowisku i układzie dawnej stacji.
Mimo że semafory świetlne i nastawnia w Suruchowie zostały rozebrane, zachował się w całkiem dobrym stanie fragment nieużywanych już torów znajdujących się tuż przy budynku stacyjnym. Zatem przynajmniej po części mamy obraz układu torowego, jaki istniał przed laty. Z uwagi na znaczenie militarne linii kolejowej 101, w okresie II wojny światowej Suruchów był stacją załadowczą dla osób deportowanych. W latach 1942-1944 w Suruchowie Niemcy wykonywali egzekucje na Polakach. Tuż obok działają zakłady przemysłu tłuszczowego Euroservice, które korzystają z krótkiej na terenie firmy bocznicy kolejowej włączonej do torów przystanku w Suruchowie od 2010 roku. Bocznica ma 3 tory, jeden ładunkowy i 2 zdawczo-odbiorcze. Istniejąca od 2003 roku firma jest jednym z ważniejszych wytwórców biokomponentów i biopaliw w Polsce. Znajdująca się około 8 km za Suruchowem Bobrówka jest drugą stacją na linii kolejowej numer 101, na której znajduje się duży plac składowy i rampa ładunkowa, używane do dziś. Budynek stacyjny bardzo podobny do tego w Suruchowie. Patrząc na zaciszne miejsca, w których znajdują się tego typu stacyjki, można zadać sobie pytanie, czy z tych miejsc korzystają pasażerowie? Ależ tak, jak najbardziej. Praktycznie na wszystkich przystankach i stacjach linii kolejowej 101 ruch pasażerski, jaki by nie był, istnieje. Kolejna wioska, Zagrody, jest to właściwie przysiółek leżącej ponad 2 km dalej Korzenicy. Mimo że od początku linii biegnie ona przez teren równinny, to właśnie między Zagrodami a Korzenicą widoczne jest wyraźne wzniesienie, za którym linia opada do Doliny Lubaczówki. Trzeba dodać, że w tym miejscu omawiany teren zasługuje na uwagę z jeszcze jednego powodu. Przystanek Korzenica. Jak pięknie, spokojnie i cicho. Taka kolej jak ta, czyli linia kolejowa numer 101, z racji tego, że była budowana pod koniec XIX wieku, miała głównie znaczenie militarne, ale później również znaczenie gospodarcze. Tego typu linie budowane przez Austriaków miały również na celu skomunikowanie ludności i poszczególnych miejscowości, ale tutaj w tym miejscu to znaczenie militarne się jeszcze bardziej potwierdza, dlatego że na wprost przed nami, tam mniej więcej skąd przybyliśmy, na granicy SAN-u koło Suruchowa była granica niemiecko-rosyjska. I właśnie w tym miejscu, w kierunku następnej miejscowości, czyli Nowej Grobli, po agresji Niemiec na
Związek Radziecki, Rosjanie rozpoczęli w 1941 roku budowę łącznicy, która miała prowadzić w stronę Mościsk do Woli Arłamowskiej i tym samym ominąć węzeł i stację Munina, która od czasu tej agresji znalazła się w rękach niemieckich. Z tych planów niewiele udało się osiągnąć, ponieważ Rosjanom udało się wybudować tory kolejowe jedynie do rzeki Szkło. Później tory te zostały rozebrane. W Nowej Grobli, czyli następnym przystanku kolejowym, a kiedyś stacji, rozpoczynała się wspomniana wcześniej wybudowana przez Rosjan łącznica. Miejsce to kiedyś pełniło istotną rolę, co widać po rozbudowanym torowisku. W okazałym budynku stacyjnym niegdyś funkcjonowała nastawnia, której już nie ma. Najwięcej pociągów przejeżdżało tędy w latach 70., kiedy linia przeżywała prawdziwy rozkwit. Było to w ciągu doby prawie 50 składów. Oleszyce były kiedyś stacją kolejową, obecnie jest to przystanek z ładownią. O niegdysiejszej stacji świadczy wielkość budynku głównego, a także rozbudowany układ torowy. Główna bocznica szlakowa, która kiedyś tutaj funkcjonowała, prowadziła do nieistniejącego już tartaku. Jednak i dziś można odnaleźć jej fragmenty, choć im bliżej rampy i placu, tym bardziej niewidoczne. W miejscach takich jak to, czyli Oleszyce, gdzie rampa kolejowa funkcjonowała taka, powiedzmy, z prawdziwego zdarzenia, kiedyś panował intensywny ruch. Z reguły przy takich stacjach organizowano rampy tam, gdzie funkcjonowały jakieś zakłady. W przypadku Oleszyc to były zakłady produkcji drewna, ale również dowożono tutaj różne artykuły żywnościowe, czy różne przemysłowe, czy chemiczne do spółdzielni rolniczych, albo kółek rolniczych, czy GS-ów. Także
Takie rampy zazwyczaj miały swoje przeznaczenie. Oczywiście układ torów nie był tu taki, jak jest dzisiaj, bo widoczna jest tylko linia kolejowa za tymi zaroślami 101. Ale tutaj dokładnie teraz to nie jestem chyba w stanie nawet pokazać. Jeszcze są dwa tory. Tory właśnie, które prowadziły tutaj na rampę kolejową. Nie wiem, czy to widać. Raczej nie. Ale tory nie zostały rozebrane i są w dalszym ciągu. Lubaczów był przez wiele lat centralnym punktem na linii kolejowej 101. Miasto leży mniej więcej w połowie całej linii. Przez wiele lat miało ono duże znaczenie z punktu widzenia kolei. To właśnie ona niejednokrotnie była motorem napędowym w rozwoju małych miasteczek i podnosiła ich poziom pod względem gospodarczym. Tak też było w przypadku Lubaczowa. Stacja kolejowa w Lubaczowie. Obok nas wieża ciśnień, a w zasadzie jej resztki i rampa wyładowcza, a w zasadzie załadunkowo-wyładowcza. Lubaczów nie miał pierwotnie być punktem na linii kolejowej 101. Miał nim być położony nieopodal Cieszanów. Pod koniec XIX wieku jednak zarząd miasta Cieszanowa, który był wówczas miastem powiatowym, nie zgodził się na to, żeby linia kolejowa 101 przebiegała przez to miasto, argumentując to głównie tym, że parowozy będą powodować pożary, a zwierzęta będą płoszone przez przejeżdżające składy. Do tego dochodziły jeszcze inne aspekty, takie jak brak zgody radnych cieszanowskich na wybudowanie w Cieszanowie szpitala. Pod podstawowym argumentem tutaj było to, że szpital będzie ściągał szeroką zarazę do miasta, tak wówczas myślano. Później doszła jeszcze kwestia koszar wojskowych, które miały być zorganizowane w Cieszanowie, ale również tamtejsi radni i część mieszkańców nie wyraziła na to zgody. Tutaj z kolei argumentem było to, że żołnierze będą demoralizować dziewczyny. W rezultacie to złożyło się na podjęcie decyzji, aby Lubaczów zyskał koszary, szpital i kolej. Tak też uczyniono. Pierwszy pociąg przejechał tutaj 6 czerwca 1884 roku, a kilka lat później Cieszanów stracił status miasta powiatowego. Jak obejrzymy się tamtą stronę, mamy rampę wyładowczą. Jest ona już zniszczona. No ale niegdyś była bardzo często używana. A rampa ta była przystosowana do rozładunku materiałów niebezpiecznych, ponieważ tutaj dowożono paliwo do stacji CPN, więc trzeba było je wypompowywać. Dowożono tutaj również różne artykuły gospodarcze, chemiczne, przemysłowe do spółdzielni rolniczych i kółek rolniczych, a także bielskiej fabryki Befama, która miała tutaj swój oddział. Więc stacja w Lubaczowie
niegdyś była eksploatowana. Tu mamy wieżę ciśnień, jak widzimy, jest ona w stanie, no można powiedzieć, że złym, aczkolwiek budynek piękny, bo no jest to bryła architektoniczna austriacka, wybudowana pod koniec XIX wieku. Ta wieża ciśnień pełniła rolę do 1968 roku. Wtedy zdecydowano, że nie ma potrzeby, by przy jej pomocy napełniano parowozy, więc wybudowano później, znaczy nie później, tylko wcześniej została wybudowana wieża ciśnień jeszcze w latach 50. w następnej stacji, czyli Baszni Dolnej, i ona służyła wówczas do obsługi tutaj tej infrastruktury kolejowej. Od 1989 roku ruch kolejowy w Lubaczowie był znacznie ograniczony. Nie było potrzeby tak częstych przewozów towarowych. Upadł miejscowy polmozbyt, natomiast Befama i roszarnia lnu zostały postawione w stan upadłości, a później zlikwidowane. Nie było też potrzeby dowożenia benzyny i węgla, gdyż przejął je transport samochodowy. Z racji istnienia koszar, rampa kolejowa w Lubaczowie wykorzystywana była także przez wojsko. Zresztą odcinek linii kolejowej 101 od Lubaczowa przez Basznię Dolną i Górną miał kiedyś spore znaczenie militarne. A to za sprawą swego położenia z dużą połacią lasów i z dala od skupisk ludzkich. Dawało to duże możliwości wojsku. Teren Baszni Dolnej i Górnej posiadał rozbudowane torowisko, co wykorzystywało zarówno wojsko, jak i przewozy towarowe. W Baszni były nawet dostosowane dla wojska budynki stacyjne. Tak zwany kipiatok to budynek służący za kuchnię z wodą, gazem i prądem. Natomiast pięciopokojowym określano budynek kwaterunkowy dla wojska. Tutaj w Baszni Górnej i Dolnej odbywał się kiedyś intensywny ruch towarowy. Stacje były używane oczywiście na potrzeby wojska, ale i na potrzeby gospodarcze i przemysłowe. Nawet zachowały się resztki kanału kolejowego. Widoczne jeszcze podkłady. Jeszcze coś widać, nie zostało to rozebrane. Tutaj w Baszni Dolnej kiedyś odbywała się giełda węglowa, stąd transportowano tutaj węgiel, ale i wożono miał do huty Stalowa Wola i glinę do zakładów ceramicznych w Opocznie. Teraz odbywa się tu niekiedy ruch towarowy w stronę stacji towarowej Werchrata, Chrebennej i Dorawy Ruskiej, a także sporadycznie ruch pasażerski, praktycznie codziennie, można to tak powiedzieć. Kursuje tutaj szynobus do stacji Choryniec-Zdrój. Stacja w Baszni Górnej i w Baszni Dolnej miała rozbudowane torowisko kiedyś. Dzisiaj jeżdżą tutaj pociągi tylko jednym torem, ale jak tutaj się przyjrzymy, mamy
tory bocznicowe. Jeszcze nie rozebrane i praktycznie już pewnie nie będą rozebrane, prowadzące do wieży ciśnień, która dostarczała wodę dla parowozów w tym rejonie, Baszni Dolnej i Baszni Górnej. I wieża ciśnień znajduje się już niedaleko. Ta bocznica prowadziła między innymi do niej. Mimo że tory są mocno zachwaszczone, widać, że kiedyś na stacjach w Baszni miał miejsce intensywny ruch kolejowy. Ciężko jest jednak odtworzyć dokładny przebieg tych torów. Tutaj idąc tą zachwaszczoną bocznicą od przystanku Baśnia Dolna docieramy do interesującej nas wieży ciśnień, która obsługiwała ten teren. Przystanek w Baśni jest remontowany, co mnie niezmiernie cieszy, bo jest to zabytek. Podobnie widzę wieża ciśnień. Wieża ciśnień, znajdująca się w lesie nieopodal Baszni Dolnej w Tymcach, była wybudowana w pierwszej połowie lat 50. przez organizację Służba Polsce. Mimo że powszechnie mówi się, że wieża ciśnień znajduje się w Baszni, w rzeczywistości stoi ona na granicy wsi Tymce, a Baśnia i administracyjnie znajduje się ona na terenie wsi Tymce. Jest to odległość od linii kolejowej 101 mniej więcej około 330 metrów. Wieża ciśnień w Baszni Dolnej, jak widać, jest odrestaurowywana. Była ona niewątpliwie wiele bardziej wydolna. Mogła zaopatrzyć większą ilość parowozów, dlatego zrezygnowano w 1968 roku z dostarczania wody do parowozów przez wieżę wodną w Lubaczowie, dwuzbiornikową, którą widzieliśmy. Ta wieża ciśnień powstała w 1954 roku, wtedy kiedy na tym terenie, zresztą nie tylko na tym, odkryto złoża siarki. Stąd tym bardziej na linii kolejowej 101 i na obu stacjach, Baśnia Górna, Baśnia Dolna, miał miejsce intensywny ruch towarowy, ponieważ powstała tam kopalnia siarki rodzimej, która praktycznie przestała funkcjonować na początku lat 90., ale od 2011 roku podjęto starania o jej ponowne uruchomienie, co się udało. Aż trudno sobie wyobrazić, że kiedyś linią kolejową 101 jeździło dziennie 40-50 pociągów. Z kopalni siarki wydobywanej w Baśni kursowały regularne składy do Huty Katowice. Po przemianach mających miejsce z końcem lat 80. kopalnia siarki w Baśni została zlikwidowana w sierpniu 1990 roku. Obecnie kontynuuje się wydobycie. Od przystanku kolejowego Baśnia Górna biegnie równolegle z linią 101 tor traktowany jako bocznica kopalni siarki. W tym miejscu zorganizowano plac składowo-ładunkowy wykorzystywany przez kopalnię. Z miejscem tym wiąże się jeszcze jedna historia. Tuż za placem tor kończy się kozłem oporowym, ale kiedyś skręcał w prawo i prowadził do tajnej rampy przeładunkowej w środku lasu, określanej jako kaplisze. Była to krótka, normalno-torowa linia kolejowa numer 620, zaczynająca się w Baśni i kończąca w miejscu rampy kolejowej. Z drugiej strony od Choryńca i Werchraty biegł tor szeroki rosyjski, zbiegający się w środku lasu z torem normalnym i prowadzącym do rampy.
O ile w lesie nie ma już śladów po torach, z łatwością można odtworzyć, jak wyglądała licząca około 800 metrów rampa przeładunkowa. Miejsce to powstało na potrzeby wojskowe i znajduje się na 51. kilometrze linii kolejowej 101. Mimo że rampa przeładunkowa Kaplisze była gotowa do użycia już pod koniec lat 40., nigdy nie wykorzystano jej zgodnie z przeznaczeniem i przez cały PRL pozostawała w gotowości. Dopiero po prawie 25 latach od jej powstania w 1974 roku rampę niekiedy używano, ale do celów związanych z odciążaniem ruchu kolejowego na linii 101. Rampa w Kapliszach była ogrodzona, miała budynek na stawni i budynek techniczno-gospodarczy. Były wzdłuż niej latarnie, semafory i inne elementy infrastruktury kolejowej. Rampa była przez wiele lat dozorowana i ogrodzona. W lesie pozostał po niej tylko szeroki pas zieleni, natomiast więcej elementów zachowało się po torach dojazdowych. Od strony baszni, przyczółki, pomoście i pas po nasypie kolejowym, zaś od strony Choryńca całkiem pokaźny odcinek toru rosyjskiego, zachowanego w dobrym stanie, a także prawie kompletny most. Rewitalizacja obiektów w baszni ma na celu uczynienie z nich atrakcji turystycznych. W budynku dworca powstanie Muzeum Kolejnictwa, kino i wystawy multimedialne. Zakupione przez gminę stare zabytkowe wagony będą kursować z lokomotywą, dzięki czemu turyści będą mieli okazję przejechać się starym składem i drezyną. Z kolei we wieży ciśnień zaplanowano zorganizowanie obserwatorium astronomicznego. Choryniec-Drój jest to jedna z ostatnich stacji na linii kolejowej 101. Stanowiła ona jeden z elementów systemu stacji przeładunkowych pod nazwą Rejon W wraz z następnymi miejscowościami Dziewięcierz i Welchrata, które miały być ściśle powiązane poprzez szerokotorową linię numer 116 prowadzącą do rampy przeładunkowej Kaplisze. Z racji włączenia jej w skład systemu stacji przeładunkowych i położenia blisko granicy, stacja w Choryńcu była wykorzystywana przez wojsko. Mimo że szeroki tor w Choryńcu został rozebrany, widać po ogromnej rampie, że stacja ta miała duże znaczenie. Po drugiej stronie rampy było niegdyś bardziej rozbudowane torowisko. Niestety rozebrano z jednej strony tor bezpośrednio biegnący wzdłuż rampy, zatem w razie potrzeby nie ma możliwości przeładunku na niej towarów. Reszta torów również częściowo została rozebrana, ale jak się dokładnie przyjrzymy, widać ich pozostałości. Kiedyś w Choryńcu obok torów funkcjonowała wieża ciśnień zaopatrująca w wodę parowozy. Została ona jednak dawno temu rozebrana. O ile wcześniejsze odcinki linii kolejowej 101 posiadają w przeważającej mierze charakter płaski, to stacja Choryniec-Drój położona jest na wysokości 260 metrów nad poziomem morza. Pod koniec lat 70. stacja została wyremontowana, wtedy też zamierzano przeprowadzić elektryfikację. W ramach prac od 1978 roku na całej długości linii wymieniono szyny z lekkich S42 na bardziej wytrzymałe S49. Zastosowano izolację torów i połączenia bezstykowe. Planowano też przebudowę linii z jedno na dwutorową. Niestety elektryfikacji linii nie udało się przeprowadzić. Nie udało się również wpłynąć na zmianę klasyfikacji linii 101 tak, by stała się ona przynajmniej linią wojewódzką.
Czyniono zabiegi, żeby stała się nawet linią o znaczeniu państwowym, ale jak dotąd się to nie udało. Dalej w kierunku Dziewięcierza i Werchraty linia kolejowa 101 pnie się do góry. Te trudne warunki wymusiłyby na niektórych odcinkach, takich jak ten, wymienić fragmenty torowiska. Trzeba dodać, że na linii kolejowej 101 są znaczne ograniczenia w prędkościach, a to w połączeniu z podjazdami i kiepskim stanem torowiska powoduje spore problemy. Malutki przystanek Dziewięcierz to jest jedna z końcowych stacyjek linii kolejowej numer 101. Tutaj jest jeden z najtrudniejszych terenów, jeśli chodzi o strukturę linii kolejowej. Najwyższy podjazd na tej linii. A tutaj były wręcz nieprawdopodobne historie. W czasach, kiedy intensywnie kursowały tutaj składy towarowe, to nachylenie powodowało różne niebezpieczne sytuacje. Takie, że wagony na przykład z pszenicą czy z innym towarem odpinały się i od składu i same wracały do Choryńca i dzięki refleksowi nastawniczego udawało się je wykoleić na bocznym torze w Choryńcu i uniknąć katastrofy z pociągiem osobowym jadącym z Przeworska. Funkcjonowała tutaj kiedyś rampa ładowcza, która jest obecnie już zniszczona. Praktycznie jej nie ma, prawie to można powiedzieć. Jeszcze za czasów PRL dokonywano tutaj rozładunku radzieckich samochodów ciężarowych KAMAZ, które można było nabyć w pobliżu tutaj w miejscowym Polmozbycie. Teraz praktycznie już rampa jest nieużywana. Trudny odcinek między Dziewięcierzem a Werchratą nie dość, że miejscami ma duży kąt nachylenia, to jest dosyć kręty. W dodatku kiedyś był to jedyny odcinek nieposiadający blokady liniowej. 29 października 1980 roku na tym odcinku doszło do katastrofy, w wyniku której zderzyły się czołowo dwa pociągi towarowe. Jedna osoba wówczas poniosła śmierć, a pięć zostało rannych. Zniszczeniu uległy trzy parowozy TY2 146, 154 i 900. Na tym odcinku, jak pamiętamy, biegł równolegle z linią kolejową 101 tor szeroki do tajnej rampy Kaplisze. Kiedy na jednym z zakrętów drużyny zobaczyły naprzeciwko siebie światła parowozu, uznano, że to skład jadący sąsiednim torem szerokim i nie rozpoczęto hamowania na czas. Efekty były opłakane. Po katastrofie na tym odcinku od razu zainstalowano blokadę liniową i zabroniono równoczesnych jazd po obu torach. Parowozy zniszczone w wyniku katastrofy TY2 złomowano. Numery 146 z 1943 roku i 154 z 1944 skreślono ze stanu PKP 28 listopada 1980 roku, natomiast trzeci TY2 900 z 1944 skreślono ze stanu PKP 14 stycznia 1981. Warto wspomnieć, że na linii kolejowej 101 oprócz parowozów TY2 służyły również produkowane w pierwszej połowie lat 50. w Chrzanowie parowozy OL-49 przeznaczone do składów pasażerskich. W późniejszych latach zaczęto stosować oczywiście lokomotywy spalinowe serii SP-32, SM-42 i SP-42. Zaś w ruchu towarowym ST-43,
ST44, SM48 oraz SU45. Jeśli chodzi o tor szeroki, pracował na nim parowóz TY23, a później SM48, czyli popularna Tamara. Mimo że obecnie linią kolejową jeździ mało składów pasażerskich, a część ich jest uruchamiana w okresie letnim, kiedyś linia ta była miejscem najróżniejszych eksperymentów komunikacyjnych. Przeworsk Bełżec-Zamość, ten skład kursował wiele lat, później jednak skrócony został do stacji końcowej Choryniec-Zdrój. Zamość-Kraków, Lublin-Zamość-Zakopane, Zamość-Kędzierzyn-Koźle, Lubaczów-Rzeszów, Przeworsk-Zamość. Mimo że obecnie ruch pasażerski to głównie szynobusy SA-134 lub SA-135, częstym widokiem był taki, co by nie powiedzieć, obecnie raczej unikatowy. Popularna Stonka, czyli SM-42, lokomotywa jakby nie było manewrowa, ze składem pasażerskim. Po przemianach 1989 roku przewozy pasażerskie na linii kolejowej 101 znacznie podupadły. Mimo że transport towarowy miał się w nieco lepszej kondycji, okres po 1989 nie był dla niego pomyślny. Co do ruchu towarowego, na 71 km linii znajduje się jedna z najważniejszych stacji węzłowych 101, czyli stacja Werchrata. O ile stacja w Choryńcu leży na wysokości 260 metrów nad poziomem morza, to Werchrata po pokonaniu podjazdu już na wysokości 270 metrów nad poziomem morza. Stacja przeładunkowa powstała wraz ze zorganizowaniem w tym miejscu przejścia granicznego w latach 1954-1956. Stacja jeszcze dziś oddaje klimat sprzed lat. Semafory kształtowe, niektóre czynne, inne nie, stanowią widok niecodzienny. Podobnie naprężacze pędni zwrotnic, które służą do wyrównywania zmian długości pędni przy zmianach temperatury, odpowiedniego przeniesienia ruchu dźwigni nastawczej na napęd i zachowania możliwie jednakowego naciągu obu ciągów pędni. Jak już wspomniano, znaczenie stacji Werchrata wzrosło po II wojnie światowej, kiedy utworzono graniczny i wojskowy rejon przeładunkowy. Zatem stacja w Werchracie była jednym z głównych elementów rejonu W wraz z Dziewięcierzem, Choryńcem i Rampą Kaplisze. Przez kilka lat między 1978 a 1981 rokiem miejsce to nazywano Boguszów. Od 1982 roku już Werchrata. W latach 1982-1994 przejście graniczne nie funkcjonowało, a jego otwarcie w połowie lat 90. związane było z zamiarem eksportu węgla kamiennego z Polski na Ukrainę. Układ torowy w Werchracie oczywiście składał się z grupy torów szerokich i normalnych. Na przestrzeni lat kilka razy go przebudowywano. W 2010 roku zbudowano dodatkowo szerokotorową bocznicę terminala. Jednakże jeśli chodzi o ruch towarowy szerokotorowy, odbywa się on wyłącznie w stronę Rawy Ruskiej. Jak już wspomnieliśmy, w stronę Choryńca do Kaplisz tor rozebrano. Jeśli chodzi o przepustowość stacji w Werchracie, liczoną w liczbie wagonów toru szerokiego, które można było przyjąć na dobę, wynosi ona 100 wagonów. Werchrata, a w zasadzie część tutaj towarowa tej stacji, to jest stacja przeładunkowa. Tutaj przeładuje się różne materiały sypkie, stąd składy jeżdżą praktycznie w różne strony, ale przede wszystkim do Rawy Ruskiej. Stacja pełni bardziej rolę towarową, mimo że jest na niej również peron pasażerski. No niewiele tam pasażerów w zasadzie z niego korzysta. Pełni rolę bardziej towarową niż pasażerską. Jest to już praktycznie ostatnia towarowa stacja taka na terenie tutaj Polski. Już praktycznie
Niedaleko znajduje się tutaj granica. W porównaniu z innymi rejonami przeładunkowymi Werchrata należy do jednych z najsłabiej rozwiniętych rejonów, czym duże znaczenie ma ograniczony zakres obsługiwanych ładunków i oddalenie od wielkich ośrodków miejskich. Niemniej jednak z punktu widzenia linii kolejowej 101 i bliskości granicy jest stacją ważną. Na stacji Werchrata funkcjonuje terminal o zdolności przeładunkowej 0,8 miliona ton rocznie, zarządzany przez spółkę zależną od PKP Cargo PPHU UKPOL. Terminal wykonuje przeładunek towarów masowych luzem, na paletach, workowanych, w beczkach oraz drewna, papieru i stali. Pięć kilometrów za Werchratą ostatnim małym przystankiem są siedliska tomaszowskie. Tutaj także odczuwalny jest charakterystyczny klimat małych przystanków linii kolejowej 101 położonych w lesie lub na jego skraju. Nieopodal przystanku przebiega pieszy szlak turystyczny Hrebenne Tomaszów Lubelski. Lokalna piesza ścieżka dydaktyczna prowadząca szlakiem skamieniałych drzew, a także centralny szlak rowerowy Roztocza i lokalna rowerowa ścieżka dydaktyczna Siedliska Hrebenne. Jeszcze kilka kilometrów i docieramy do charakterystycznie położonej na skraju lasu stacji granicznej Hrebenne. Mimo że Hrebenne jest jedną z najmniejszych stacji granicznych, jest to stacja węzłowa. Jak pięknie i cicho. Ostatnia stacja linii kolejowej numer 101 z Muniny do Hrebennego. Stacja Hrebenne. Tutaj kończy się już praktycznie cała linia kolejowa. Przed nami tory prowadzące do przejścia granicznego. No musicie przyznać, że klimat tej stacji powala. Przejście graniczne Hrebenne - Rawa Ruska zostało uruchomione w 1996 roku na podstawie umowy między Polską a Ukrainą. Przez Hrebenne przejeżdżał pociąg Roztocze relacji Warszawa-Rawa Ruska w obie strony. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku wprowadzono wizy dla obywateli Ukrainy, co wpłynęło na spory spadek i tak niewielkiej liczby podróżujących. Na stacji znajduje się niedługi tor boczny na potrzeby placu ładunkowego, który kiedyś był często używany. W Hrebennem kończy się również 138-kilometrowa linia kolejowa numer 69 Rejowiec-Hrebenne.
kolejowa 101 jest niewątpliwie specyficznym miejscem na terenie południowego Roztocza. Stanowi ona jego nieodłączną część i jest w pewnym sensie atrakcją turystyczną. Znajduje się na niej wiele reliktów przeszłości. Zatem linia wzbudza uwagę miłośników roztoczańskich uroków, ale i miłośników kolei. Mimo że pewne jej odcinki łącznie z okoliczną infrastrukturą są poddawane renowacji lub całkowicie przebudowywane, zważywszy na historię tej linii, tego typu inicjatywy mają służyć rozwojowi turystyki. Pozostaje mieć nadzieję, że nadejdzie w końcu czas na całkowity remont torowiska i poprawę jego parametrów technicznych, a tym samym zwiększenie prędkości, która na odcinkach tej linii jest mocno ograniczona.